Sezon wakacyjny w pełni, ale nie w fabrykach Apple, ze względu na to, że te zaczęły już pracować naprawdę intensywnie, przygotowując się na sezon tak naprawdę premierowy, ze względu na to, że już we wrześniu oczywiście ma pojawić się najnowszy iPhone, Apple Watch, a chwilę później nowe MacBooki z odmienionymi procesorami. Tak, takie informacje ostatnio się ukazały, dlatego w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tych wszystkich newsach ze świata Apple i w zasadzie nie tylko, także jeśli jesteście zainteresowani, to oglądajcie ten film do końca. I nie tracąc czasu, lecimy z tematem i pierwszą rzeczą, o której trzeba wręcz wspomnieć, to to, że mamy możliwość instalowania iOS 17 w wersji publicznej na naszych iPhone'ach. W związku z tym, jeśli chcielibyście sobie potestować właśnie ten system już na swoim telefonie, bo na przykład się nudzicie, bo są wakacje, to jak najbardziej można to zrobić. Dziwi mnie trochę fakt, że Apple dalej utrzymuje te obie wersje, czyli taką deweloperską i publiczną, ze względu na to, no, że przecież można instalować też za darmo w legalny sposób już tą deweloperską od w zasadzie pierwszej wersji, co było dosyć przełomową informacją, bo przez ostatnie kilkanaście lat trzeba było za ten profil deweloperski płacić, a od teraz tą wersję deweloperską można sobie od tak pobierać, więc nie do końca rozumiem schemat instalowania tej publicznej, ale być może Apple chodziło o to, żeby zakomunikować, że taka publiczna wersja jest już troszeczkę bardziej dopracowana i aż tak mocno nie trzeba się obawiać, jeśli ją właśnie chcecie zainstalować, ale i tak pamiętajcie o tym, że to jest wersja beta, ona może działać niestabilnie, dlatego koniecznie zróbcie sobie kopię zapasową obecnej wersji systemu waszego iPhone'a, żeby później nie było przykrej niespodzianki, jak będziecie chcieli wrócić do 16 i nie będziecie mogli odzyskać backupu. I generalnie, jeśli chodzi o tą obecną, najnowszą wersję właśnie iOS 17 Beta 3, to tam zostały dodane poszczególne małe zmiany, w zasadzie jeśli chodzi o album ze zdjęciami albo o zdrowie, a konkretnie zdrowie psychiczne w aplikacji zdrowie, ale niestety nie ma jakichś większych usprawnień, większych nowości właśnie względem tej poprzedniej wersji beta, ale tutaj Wam chciałem powiedzieć o rzeczy, która trafi właśnie do iOS 17, ale prawdopodobnie już w 2024 roku, a mianowicie nowym zestawie emotek. Wiem, że to jest dosyć marginalna funkcja iOS-a, ale jednak dużo osób zawsze się cieszy, jeśli do systemu wchodzą właśnie nowe emotki. Ma być tutaj ponad 100 emotek z nowymi postaciami, z nowymi twarzami, a także owocami, czy chociażby grzybami. Natomiast trzeba tutaj zauważyć, że raczej one pojawią się w 2024 roku, bo tak jak Wam mówię, dopiero we wrześniu zostaną oficjalnie zatwierdzone. Natomiast we wrześniu zdecydowanie większą premierę będzie miało inne urządzenie, a raczej urządzenia, czyli iPhone 15 z wersją 15 Ultra na czele, bo coraz więcej informacji sugeruje nam to, że faktycznie wersja Pro Max zostanie zastąpioną tą wersją Ultra, która będzie po prostu najlepsza, a tym samym oczywiście najdroższa, ale w tym roku ma ona się właśnie też wyróżniać na tle chociażby iPhone'a 15 Pro. Po pierwsze będzie to oczywiście największy iPhone, ale utrzymany w tym obecnym rozmiarze, czyli 6,7 cala. Apple dopiero w przyszłym roku chce go powiększyć o 0,2 cala, jeśli chodzi o przekąt. No, w zasadzie wszystkie iPhony w tamtym czasie zostaną prawdopodobnie powiększone. Mówi się o tym, że między innymi ten iPhone będzie miał najlepszą kamerę oraz ewentualnie dodatkowy RAM. Może być tutaj nawet 8 GB na pokładzie, ale przede wszystkim news sugerują, że tutaj będzie zaimplementowany nowy obiektyw teleskopowy, który pozwoli osiągnąć 6-krotne przybliżenie. Wiem, nie jest to szał, bo mówiąc szczerze, Samsung czy Huawei mogą zaoferować nawet 10-krotne przybliżenie bez utraty jakości, ale to byłby i tak niezły upgrade ze względu na to, że 14 Pro Max ma ten zoom na poziomie trzykrotności tylko. Z drugiej strony pojawiły się też newsy, że sama konstrukcja 15 Pro i wersji Ultra zostanie odmieniona. Oczywiście będzie USB typu C na pokładzie, być może ten port nawet będzie w stanie obsługiwać szybsze przepustowości, aniżeli ta wersja zwykła 15 czy 15 Plusa, ale przede wszystkim mamy mieć tutaj nowy kolor, ciemno-niebieski. Apple będzie chciało wrócić do kolorystyki związanej z iPhone'ami 13 Pro, ale jednak ten kolor nie będzie już aż tak niebieski, tylko będzie wpadał raczej w odcienie szarości. No i dodatkowo stalowa ramka zaimplementowana wokół tych telefonów ma być zastąpiona tytanową. Niestety Apple prawdopodobnie nie wprowadzi tutaj tego magicznego przycisku haptycznego, tylko zdecyduje się zostawić obecne fizyczne przyciski, ale zmienić przełącznik do regulowania wyciszenia. Ale o tym już mówiłem wcześniej i w zasadzie tutaj innych większych informacji nie ma, no chyba, że powiemy sobie o cenie, bo coraz więcej niestety newsów mówi o tym, że wszystkie iPhone 15 podrażają o co najmniej $100, nie mówiąc o tej wersji Ultra, która może zdrożeć względem Pro Maxa o $200, chociaż tu pocieszającą informacją jest to, że bazowa pamięć tego modelu ma mieć 256 GB, a maksymalna może nawet 2 TB. Powiem Wam, że kiedyś bym to uznał za absurdalny rozmiar, ale teraz używam 14 Pro Maxa 1 TB i brakuje mi czasami miejsca. Serio. Mam tyle tutaj zdjęć, że naprawdę byłem w stanie zapchać po prostu ten telefon. Natomiast dla Polaków oczywiście, tak jak Wam mówiłem w jednym z poprzednich filmów, kluczową sprawą będzie oczywiście kurs dolara. On jest obecnie na rekordowo niskim poziomie, kosztuje
3,96 w momencie nagrywania tego filmu, czyli zjechał wreszcie poniżej 4 zł. W związku z tym można mieć nadzieję, że Apple naprawdę obniży cenę w Polsce tego modelu, nawet przy podwyżkach, niewielkich podwyżkach w Stanach Zjednoczonych. Powiem Wam więcej, gdyby ten dolar się utrzymał na obecnym poziomie, to wydaje mi się, że bariera 6000 zł nie zostanie złamana przy tym bazowym modelu 15 Pro, choć przy wersji 15 Ultra raczej zakręci koło 6,5 do 7000. Tutaj raczej nie ma co liczyć na mniejszą wycenę, natomiast to i tak moim zdaniem byłyby fajne wyceny, fajne jak na Apple, jeśli chodzi o obecne czasy. Natomiast uczciwie mówię, że gdybyście nie chcieli czekać na te telefony, a wiadomo, że iPhone 15 Pro, czy tym bardziej 15 nie będzie jakaś rewolucyjna w stosunku do 14 czy też 14 Pro, to pomyślałbym nad przesiadką się na te obecne modele, ze względu na to, że choćby model taki 14 Pro zostanie w zasadzie automatycznie skasowany z oferty, bo tak się musi stać. Apple robi tak od kilku lat, że wycofuje flagowca, w związku z tym przy tych obecnych cenach, gdzie za iPhone'a 14 Pro trzeba zapłacić około 5100 zł, na przykład na Amazonie, a były już nawet promocje poniżej 5000, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra oferta i ten telefon już dużo tańszy nie będzie, także jeśli chcecie mieć nowy telefon na wakacje i przy tym chcecie załapać na naprawdę dobrą cenę, to śmiało bym go po prostu kupował. Linki do takich promocji mogę Wam zostawić w opisie tego filmu, więc jeśli byście go chcieli kupić choćby teraz, na przykład jeszcze przed jakimś Waszym wyjazdem na wakacje, to myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, no chyba, że Wam bardzo zależy na USB typu C, no i na takich innych jeszcze kilku usprawnieniach, które trafią do modelu, między innymi 15 Pro czy tej wersji Ultra, no to można czekać, ale jeśli Wam na tym nie zależy, a bardziej chcecie zaoszczędzić pieniądze, to myślę, że to będzie naprawdę dobry krok. Natomiast tak jak powiedziałem, zdecydowanie więcej tych zmian będzie właśnie w tych droższych, lepszych modelach, ale 15 i 15 Plus mają się też na tyle zmienić, że będzie tutaj upgrade, na przykład jeśli chodzi o sam aparat, ma on mieć teraz 48 megapikseli, jeśli chodzi o tą główną kamerę, czyli ta nowość z zeszłego roku z 14 Pro trafi wreszcie do tej bazowej wersji. Natomiast oczywiście nowy iPhone to nie jedyne, na co czekamy we wrześniu. Być może pojawią się nowe AirPodsy 4. generacji z lekko podkręconym brzmieniem oraz dalej w sumie bez ANC, ale ma się zmienić też czas pracy na baterii. W związku z tym, jeśli myślicie nad zakupem tych zwykłych AirPodsów, to może bym się wstrzymał. Chociaż moim zdaniem, jeśli mielibyście trochę większy budżet, to naprawdę zainwestowałbym w AirPodsy Pro, bo one obecnie kosztują chyba właśnie też na Amazonie 1100 zł, więc jak na słuchawki z naprawdę dobrym brzmieniem i przede wszystkim bardzo dobrym ANC, to wydaje mi się rozsądna cena jak na Apple, bo oczywiście w podobnych pieniądzach, jeśli chodzi o innych producentów, znajdziecie powiedzmy jeszcze lepsze słuchawki, ale jeśli myślicie nad tymi wszystkimi automatycznymi, magicznymi funkcjami, czy połączeniem się z samym całym ekosystemem od Apple, to to jest niezła oferta, tak bym to określił, ale oczywiście możecie też czekać na te nowe słuchawki, które pojawią się prawdopodobnie, ale o nich za dużo jeszcze nie wiadomo. Trochę więcej mówi się o samym Apple Watchu Ultra 2, który jednak ma zadebiutować wraz z Watchem 9 generacji, ale tu w zasadzie ma być lekko podkręcony procesor, jeśli w ogóle, i trochę bardziej podkręcona sama bateria. Dodatkowo Min-Ching Kuo w swoim newsletterze powiedział, że sam ten Apple Watch Ultra 2 będzie wykorzystywał technologię druku 3D i po prostu niektóre części będą właśnie wykorzystywane, m.in. pokrętło Digital Crown, czy na przykład boczny przycisk i ten przycisk akcji. Raczej nie rozumiem tego ruchu, oprócz tego, że Apple będzie dzięki temu obcinać swoje koszty, natomiast prawdopodobnie jakichś większych ewolucyjnych zmian nie będzie, albo przynajmniej na ten moment są bardzo mocno chronione i nikt o nich nie wie. Pojawiła się ostatnio informacja, że Apple będzie chciał zaimplementować nowy wyświetlacz do m.in. Watcha Ultra, oparty o technologię Micro LED, ale nie w 2025, a dopiero niestety 6 roku. No i w sumie pojawiały się też informacje, że możemy oczekiwać nowych iPadów Pro 11 i 13-calowych opartych o wyświetlacze OLED jeszcze w tym roku, ale prawdopodobnie Apple ma problemy z ich produkcją i dopiero one wejdą do masowej produkcji na początku 2024 roku, czyli premiery tych nowych, najlepszych tabletów od Apple i w zasadzie chyba na rynku możemy oczekiwać na przyszłą wiosnę. Natomiast nieco wcześniej, bo na jesieni, mają się pojawić m.in. nowe MacBooki z procesorem M3 i tutaj się mówi m.in. właśnie o MacBooku Pro 13-calowym. Nie zdziwiłbym się, jakby do tego zestawu od razu dołączył MacBook Air 13, ale bez 15-calowej wersji i iMac 24-calowy. Wiele osób mnie pytało, czy będzie w końcu ten iMac powyżej 30 cali. I tak, taki rozmiar ma się pojawić, ale najwcześniej dopiero w 2024 roku, bo Apple dopiero testuje te komputery i raczej wątpliwym jest to, że już zdążą na premierę jeszcze w tym roku. W związku z tym na spokojnie, jeśli chcecie kupić sobie iMaca, to raczej w tym mniejszym rozmiarze, ale już poczekajcie na tą nowszą wersję, bo tego z M1 absolutnie w tych obecnych pieniądzach nie opłaca się kupować. Natomiast rzecz, która na pewno zawojuje rynek, może nie pod względem ilości sprzedanych sztuk, ale pod względem swojej premiery, będzie to oczywiście zestaw Apple Vision Pro. Na
początku w Stanach Zjednoczonych, a później w części Europy, a także między innymi Kanadzie. Takie informacje ostatnio się właśnie pojawiły, że Apple chce na początku, zaraz po Stanach Zjednoczonych, wprowadzić ten produkt między innymi do Francji, Niemiec, Anglii, Australii, Chin, Hongkongu, Japonii czy też Korei. Także w zasadzie jest to spójne z tym, o czym wszyscy mówili na początku, w zasadzie zaraz po premierze tego modelu. I jest to niestety spójne też z tą wizją, że w 2024, a może nawet i 5 roku, nie zobaczymy tych gogli w Polsce, ze względu na to, że Apple będzie mocno chciało je sprzedawać, głównie przez sklepy stacjonarne. Będzie podobno można robić to przez internet, robiąc odpowiednie skany za pomocą iPhone'a i specjalnej aplikacji, tak aby zmierzyć swoją głowę, aby te gogle były odpowiednio dopasowane chociażby przez te specjalne opaski właśnie do naszej głowy. Natomiast głównie cały ten zakup ma odbywać się w Apple Store'ach. Tam będzie też możliwość przymierzenia w ogóle tego sprzętu. Także nie trzeba się tutaj długo głowić nad tym, aby stwierdzić, że jeśli my nawet nie mamy ani jednego Apple Store'a, to Apple nasz rynek potraktuje bardzo marginalnie i trzeba potem sprzęt będzie po prostu pojechać do Niemiec albo nawet do Stanów Zjednoczonych, jeśli będziecie go bardzo szybko chcieli kupić. A z dodatkowych newsów, które mogą Was zainteresować, to między innymi to, że kolejny fabrycznie zapakowany iPhone pierwszej generacji został ostatnio sprzedany za rekordowe 190 tysięcy dolarów, czyli prawie 800 tysięcy złotych. Wariant ten był wyposażony w 4 GB pamięci i jest to jeden z rzadszych modeli, dlatego ustanowił on rekord wszechczasów. Natomiast na tej samej aukcji były również sprzedawane modele z 8 i 16 GB pamięci, ale one już nie były tak drogie, bo osiągnęły odpowiednio 53 i 13 tysięcy dolarów. No i ostatnio pojawiły się również informacje, że iPhone SE czwartej generacji został opóźniony do 2025 roku, czyli w przyszłym jeszcze go nie zobaczymy, ale jak już się pojawi, to najprawdopodobniej będzie miał nowy 6,1-calowy wyświetlacz OLED, Face ID i również płaskie krawędzie, czyli w zasadzie będzie łudząco podobny do obecnego na przykład iPhone'a 14 czy poprzedniego modelu iPhone'a 13, ale pewnie będzie bazował na trochę bardziej budżetowych komponentach. Także to tyle z tych wszystkich newsów, które pojawiły się w ostatnich dniach. Sezon letni w pełni, ale jak widzicie, praca nad tymi nowymi urządzeniami w Cupertino i w zasadzie innych miejscach na świecie, gdzie Apple ma w ogóle swoje fabryki, idzie pełną parą, w szczególności jeśli chodzi o nowe iPhony. Choć tak jak Wam mówiłem, obecny czas to też dobra opcja dla zakupu tych urządzeń, które miały premierę właśnie ubiegłego roku we wrześniu, bo po prostu są dużo tańsze. iPhone 14 Pro jest prawie 1500 zł tańszy względem premierowej ceny, także naprawdę zastanowiłbym się, czy warto czekać na 15 Pro, który na pewno nie będzie w takich dobrych pieniądzach, nawet jeśli ta cena się zmniejszy, to nie na tyle, żeby pobić tą obecną cenę. Także jeśli Wam nie zależy na tych wszystkich nowościach, to mocno bym się zastanowił, bo moim zdaniem to jest naprawdę dobra oferta. Linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!